naród z Egiptu do ziemi obiecanej, prowadząc go przez wodę i ogień, czyli przez morze i przez pustynię. Czyli, że Bóg potrafi robić rzeczy czasami jak serce, jak ma kaprys, zadziwiające. W tym momencie wynika pytanie, jak zdefiniować życie wewnętrzne, życie chrześcijanina. Przede wszystkim to życie ma polegać na przyglądaniu się, co Bóg w tobie, w twoim małżeństwie, w twojej rodzinie, parafii, miejscu pracy, w sąsiedztwie, w twoim środowisku, w tym greckim oikos, co Bóg robi. Wypatrywanie i przyglądanie się. Wypatrywanie oczekując, czyli czekanie z zaciekawieniem, zafrapowaniem takim. A potem, gdy już się zauważy, to przyglądanie się, kontemplowanie, cieszenie się, sycenie się tym, co Bóg robi. A więc życie wewnętrzne twoje polega na braku twojego życia, a na aplikacji życia, myśli, działania Bożego w twoje życie. I to jest fascynujące, że właśnie nie ty masz robić, tylko Bóg poniekąd za ciebie robi. No nie do końca bez ciebie, ale z pewnością za ciebie i z pewnością bardziej niż ty. Była taka herezja, są dwie herezje, dwie skrajności w historii Kościoła. Jest kwietyzm, który polega na tym, że Bóg wszystko zrobi, a my nie musimy robić nic. To jest przesada. Brońmy się przesady. A druga skrajność to jest pelagianizm, że ty wszystko musisz robić. Ty musisz pościć, wielkim pościem musisz się więcej modlić, cały ten moralizm i ciemność. Ty musisz sobie zaaplikować sam. To jest druga przesada. Potrzebne jest jakieś wypośrodkowanie, jakiś złoty środek boski, czy środek niekoniecznie geometryczny. Właśnie bardziej przechylony ten środek jest w stronę nie środka, czyli w stronę Boga, ale jest on pośrodku gdzieś. Że to bardziej Bóg niż ty ma działać. A ty masz bardziej się przypatrywać, owszem, kooperować, ale nawet bardziej przypatrywać. Czyli Marto, Marto, spowolnij, wychamuj. I raczej stań się Marią. Ona bardziej patrzy niż działa. A w katolicyzmie, w chrześcijaństwie ma być właściwie połączenie tych dwóch sióstr. One mają żyć w przyjaźni, a nie w rozchodzie. Ta Maria z Martą. Ale Maria jest przodowniczką, a Marta jest za nią. Ale też jest. No i mamy ten psalm, który to potwierdza. Śpiewaliśmy. Pan uczynił wielkie rzeczy dla nas. Ten psalmista, załóżmy Dawid, król, on wie, co Pan Bóg dla niego uczynił. Pasł owce swego taty, był najmłodszym i pogardzanym przez braci. A stał się królem i mógł zrobić z braćmi właściwie statusem, co chciał. Oczywiście nie zrobił. Ale kto go tak wyniósł? Pan. Dlatego ten Dawid pisze, tak jakby kontempluje i syci się, mlaska językiem. Gdy Pan odmienił los Syjon, wydawało się nam, że śnimy. To jest wygrana w totolotka. Usta nasze były pełne śmiechu. Ha, ha. A Jezus śpiewał z radości. Zauważyłem, że mówię z większą werwą o Ojczym Roboszczu niż na pierwszej mszy, bo ona jest zbyt wczesna. A ja nie zdążyłem wypić jeszcze wtedy kawy. I to, co Bóg robi w twoim życiu, oby, staje się zauważalne również dla twoich sąsiadów, dla twoich znajomych, dla twoich bliskich i dla twoich wrogów. To duża radość. Bo mówi Dawid, mówiono wtedy między narodami, wielkie rzeczy im Pan uczynił. Czyli mówili między sobą sąsiedzi, wielkie rzeczy mu Pan uczynił. No oczywiście, skrzytając trochę zębami, ale to jeszcze dodaje zymusił naszej radości. Ale jest to również oczekiwanie na jeszcze większe rzeczy. I o tym mówi Dawid. Póki co
idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew. Ale mają nadzieję co do bliskiej przyszłości, że wkrótce powrócą z radością, niosąc swoje stopy. A więc póki co jest jak jest, ale nadzieja nasza ku Panu, który stwarza niebo i ziemię, rzeczy nowe. W moim życiu parokrotnie, gdy chodzi o wielkie i częstokrotnie, gdy chodzi o średnio małe rzeczy, widziałem, jak robi Pan. No na przykład moje nawrócenie. Ja mogę powiedzieć, że ja się nawróciłem, bo to byłoby mówienie w złych proporcjach i w złej chronologii, ale mógłbym powiedzieć, że tutaj w lipcu 1981 roku, gdy byłem młodym szczurem, 15-letnim poznaniakiem, to Bóg w końcu sobie o mnie przypomniał i o mnie się upomniał. I poprzez księdza, poprzez bardzo, wydawało się na pierwszy rzut oka z prostą rozmowy z księdzem, wcale nie świątobliwym jak wasz proboszcz, ale właśnie grzesznym, to był alkoholik, nie tylko alkoholik, ale resztę pominny. Dlatego taka dygresja, spokojnie słucham o słabościach ciężowskich, bo Bóg najważniejszą rozmowę mego życia zaaranżował, proszę Państwa, przez księdza słabego, aczkolwiek ku poznańskiej wiarze, czyli wiara poznańska to jest ludzkość, bardzo otwartego i przychylnego. Nikogo z kwitkiem nie odsyłał. I dlatego wiara poznańska, parafialna, go ceniła pomimo słabości. No więc właśnie Bóg wszedł w moje życie poprzez tego księdza i bardzo prostą rozmowę i propozycję. Gdy więc wasz proboszcz albo inny ksiądz zechce wam coś zaproponować, bądźcie uważni, bo to bardziej wasz niż jego, wybaczcie za słowo, biznes jest. Po raz drugi, gdy już mnie Bóg nawrócił częściowo, po raz drugi bardzo mocno wszedł w moje życie, gdy już byłem diakonem kapucyńskim, bo należy do zakonu kapucynów, Franciszkanów, tego oto ojca Kilo. Gdy moi przełożeni zaproponowali mi fakultatywnie, ale ja wiedząc, że to jest Jezus, choć w tym momencie był to dla mnie Jezus przykry, niosący krzyż, zaproponowali mi wyjazd na Ukrainę, a ja wiedziałem, że to będzie na całe życie raczej. A ja nigdy nie chciałem wyjeżdżać z Polski. Chciałem pracować dla swoich. No ale dzięki temu, że posłuchałem tego Jezusa, który znowu nie w sposób nieoczekiwany dla mnie, niczym jastrząb spadający na stado kurowat zbitych w kupę czarną na białym śniegu mrożonym, tak ten Chrystus na mnie spadł. Znienacka, ni z gruszki, ni z pietruszki. Było to bolesne spotkanie, które zamieniło się w końcu w radość. Bardzo dobra decyzja, proszę Pana. Zamieniło się w końcu w radość. I teraz z perspektywy kilkuset lat, to znaczy 26 lat, kiedy na tych stepach ukraińskich, stepach szerokich, których okiem nawet sokoły nie zmierzysz, gdzie najbliższy ksiądz, czyli Klefa, był w odległości 50, a biskup prawie 200 km w Kamieńcu Podolskim. Czyli hulaj duszo, biskupa nie ma, biegła nie ma. Mogłem robić, co że chciał, a wśród tego między innymi to, co on chciał. To właśnie tam mogła powstać Szkoła Marii, Szkoła Życia Chrześcijańskiego, która ku memu też zdziwieniu, a więc z jego raczej przemyślunku, aniżeli swoich koncepcji, teraz się trochę rozrosła na kilkanaście krajów, bo operujemy od Uzbekistanu przez Europę Wschodnią,
centralnym, południowym, północnym, zachodnim, aż do Stanów Zjednoczonych i prowadzimy rozmowy azjatyckie, afrykańskie i jeszcze inne ku kolejnym już wejściom. No więc tam ta szkoła mogła się rozwinąć, a obecnie ona stała się właściwie głównym moim zajęciem życiowym, ideą fix i radością, źrenicą mojego oka. No więc właśnie dzięki temu, że mnie wyprowadził z Polski, chociaż wtedy bardzo boleśnie to przeżywałem. Ale on mi potem tę Polskę wrócił, bo po 10 latach pozwolił mi zakładać filię szkoły w Polsce. Jest w tej chwili 25, między innymi tak jak ojciec proboszcz powiedział tu. Tak więc teraz, o dziwo, mam większą działalność socjologicznie rzecz biorąc, aniżeli moi współbracia, którzy w Polsce zostali, aniżeli bym miał ja, gdybym wtedy Chrystusowi odmówił. Tak więc Chrystus czasami zabiera, ale potem oddaje. I to oddaje lepiej, niż bym sam sobie wykoncypował. Drugie czytanie jest z listu do Filipian, apostoła Pawła. I Paweł mówi, że jest zafascynowany Chrystusem, że kocha Chrystusa, że to jest właśnie idea fix, że to jest life motive jego życia i że ze względu na większe poznanie, które jest połączone z doświadczeniem, a więc z syceniem się, z narkotyzowaniem się Jezusem, on jest gotów pędzić z jednej strony, a z drugiej strony on jest gotów porzucać to, co się temu procesowi sprzeciwia. Wszystko uznaje za śmierć, mówi nasza Biblia w sposób bardzo grzeczny. Tam, to jest powiedziane ostrzej w oryginale, zdaje się, jest powiedziane, wszystko to uznaje za, też powiem eufemistycznie, bo jest powiedziane jeszcze ostrzej, za gnój, a tam jest powiedziane jeszcze ostrzej, jeszcze bardziej dosadnie. Wszystko, nawet rzeczy niektóre pobożne, które mogą hamować, jak mówią mistycy, pewne rzeczy mogą hamować w dalszym rozwoju, w większym poznaniu Chrystusa. Otóż Paweł wszystko, łącznie z pewnymi religijnymi przyzwyczajeniami, matrycami, zwyczajami, uważa za nic albo relatywnie warte ze względu na pęd ku większemu poznaniu, doświadczeniu i rozkoszowaniu się Chrystusem. Ja to troszeczkę rozumiem, oczywiście w pewnych proporcjach, w miniaturze to, co Paweł, o czym Paweł mówi, bo już po nawróceniu ja też zacząłem sycić się wszystkim, co Chrystusem aromatyzowało. Modlitwą osobistą przeznaczałem dla niej około od 5 do 30 minut każdego dnia, od 15 roku życia. Komunią świętą zacząłem nie chodzić do kościoła, tylko lecieć do kościoła i to nie tylko w niedzielę, ale w dni powszednie, w latach 81, myślnik 86, przed wstąpieniem do zakonu jako świecki chłopak, nie opuściłem ani jednego dnia bez komunii świętej. I nie dlatego, że sobie postanowiłem, Boże broń, żadnej pracy nad sobą wtedy jeszcze, ale że mnie ciągnęło jak magnezy. Grzech stał się poniekąd tragedią. Wcześniej się spowiadałem regularnie, a to oznaczało, że grzech nie był tragedią, bo sobie pozwoliłem czekać sobie na pierwszy piątek miesiąca. Teraz już nie mogłem. Jeżeli zgrzeszyłem mocniej we wtorek, to albo we wtorek, albo w środę. Jak narkoman dealera, jak chłopak wtedy dziewczyny, tak ja szukałem księdza. Nie mogłem żyć w stanie grzechu. Musiałem żyć w stanie łaski. Musiałem czuć ten taki miły mandraż, ten miły taki takie swędzenie w duszy, miłe swędzenie w duszy od stanu łaski. Tę czystość, tę lekkość i to swędzenie, nikt nie potrafi znaleźć lepszego chyba wyrażenia, aniżeli miłe łaskotanie, nie swędzenie, łaskotanie w duszy. No i oczywiście pochłaniałem wszelką literaturę, pochłaniałem wszelkie spotkania dotyczące Chrystusa. Dlatego zachęcam Państwa i rekolekcje. Zachęcam Państwa, tutaj ojciec proboszcz i księża, ojcowie sprzyjają rozwojowi różnych grupek. Wkrótce będzie w kwietniu zacząć się seminarium wiary. Zapisujcie się, włączajcie się w to, jeśli macie już takie pragnienia, właśnie o których pisze Paweł, sycić się Chrystusem. To Was tylko trochę wyalienuje z realu,
ale to jest dobra taka częściowa alienacja. Ona nie jest niczym złym, bo jak cię troszeczkę wyalienuje to wszystko z realu, to cię, to sobie odpoczniesz, to cię odświeży, uskrzydli i gdy wrócisz do realu, to będziesz lepszym mężczyzną, kobietą, będziesz lepszym mężem, żoną, ojcem, matką, będziesz lepszym obywatelem, będziesz lepszym pracownikiem, lepszym szefem, będziesz lepszym człowiekiem, bo będziesz mocniejszy, jaśniejszy, czystszy, zintegrowany. Tak więc warto się trochę alienować, aby bardziej realizować. Zapraszam też do tej szkoły. To ta szkoła prawie nigdy nie odejmuje tego, co masz. Jeżeli jest w jakiejś grupie, na przykład w Joseph Group, to podejrzewam, albo w innych jakichś grupach, jeżeli jesteście, to ta szkoła dodałaby wam takie oto wartości. Po pierwsze, ja w tej, mówiąc bardzo brzydko, branży ewangelizacyjno-formacyjnej, mówiąc bardzo brzydko, technicznie, przepraszam za te słowa, pracuję już od 1983 roku, bo od tamtego czasu już prowadzę ludzi. Ja interesuję się procesami formacyjnymi, ewangelizacyjnymi na świecie. I korzystając z mojej wiedzy, z moich doświadczeń, ulepiłem właśnie 8-letni cykl formacyjny, w zasadzie 3 weekendy w ciągu roku, plus jeszcze lato, trochę dłużej. I pierwsza wartość dodana, której prawdopodobnie, suponuję, nie znajdziecie Państwo nigdzie, to jest potężne spektrum nauczeń na wszystkie możliwe tematy. A więc jest to szerokie spektrum, a poza tym, gdy już robimy dany temat monograficznie, to schodzimy dosyć wystarczająco głęboko. A więc wyczerpujemy temat, a więc dajemy dostateczną ilość odpowiedzi na najważniejsze pytania w danym zakresie. A więc dowiecie się tam bardzo dużo o małżeństwie, ale też o finansach. Dowiecie się o ewangelizacji, o charyzmatach. Ale dowiecie się też o ascetyce i mistyce. Dowiecie się też o sposobie wyzwalania się z kompleksów, ale też z nałogów. Dowiecie się o walce duchowej z szatanami, etc. Duży spektrum i w miarę pogłębione. Bardzo zachęcam. Druga wartość dodana to jest to, że wasze grupki, które się być może nie komunikują tu w parafii, czy z innymi grupami tutaj w Głogowie, dzięki tej platformie szkoły, dzięki tym czterem spotkaniom w ciągu roku, to będzie miejsce, gdzie wy możecie się spotkać, wypić herbatę, kawę, porozmawiać, pomóc się wspólnie. To są przyjaźnie, to są więzi zacierśnięte. To jest potem możliwość kooperacji. I trzecia wartość dodana. Nasza szkoła nie chce mieć was wiecznych studentów, ale jak najszybciej wiecznych, dowiecznych, póki żyjemy, kiedy żyjemy, kooperantów, współpracowników. I teraz wy możecie wnieść w naszą szkołę wasze wartości, wartości Kościoła Domowego, wartości grupy Józefa, kręgu biblijnej itd. W jakimś sensie możecie ubogacać swoich charyzmatów innych, ale też możecie pomóc nam, bo jeżeli będziemy mieli wasze kadry, wtedy możemy pojechać do Sztokholmu i w oparciu o was robić tam szkołę, a wy wtedy możecie założyć krąg rodzinny, domowy kościół albo grupę Józefa w Sztokholmie, bo ja wam wtedy na to pozwolę. Jak współpracować, to współpracować. I Królestwo może się kręcić i biznes duchowy, przepraszam jeszcze raz za słowo, się kręci. To jest to i jest to z jednej strony właśnie możliwość dynamicznego, przygotowego, pełnego przygód prowadzenia Bożego, a z drugiej strony jest to możliwość poznawania Chrystusa dzięki tej szkole. Także bardzo chętnie. I już na koniec, bo już przedłużyłem trochę, o 5 minut za długo mówię. Wybaczcie mi tę nagłość. Jeszcze dwa słowa o Ewangelii. Pomimo tego, co powiedziałem o Bożym prowadzeniu, takim właśnie dramatycznym, dynamicznym, ku przygodzie z pierwszego czytania, pomimo tego, co powiedziałem o poznawaniu Chrystusa z drugiego czytania, Ewangelia wydaje mi się pokazuje kwit, esencję tej relacji z Jezusem. A mianowicie są tutaj dwa punkty. Pierwszy, że Jezus w tej relacji przebacza mi
stanie ci w niczym pomóc. Nijak nie są w stanie pomóc, gdy chodzi o twój grzech. Bo on już się stał. I nie są w stanie ci pomóc w kwestii grzechu, który ma się stać. Natomiast Jezus może odpuścić ci grzechy przeszłe, największe świństwa i może uchronić cię przed grzechami przyszłymi, bo on mówi do tej panienki: ja cię nie potępiam, to są grzechy przeszłe, idź i odtąd już nie grzesz. Jezu Chryste, jak ja bym chciał, żeby Jezus kiedyś wreszcie co do pewnych moich grzechów, które się ciągną, a o których Sojka śpiewa: nasze grzechy ciągle te same i nudne zakorzeniły się w nas. Panie Jezu, jak ja bym chciał kiedyś usłyszeć te słowa nad sobą: Piotrze, idź, daję ci przywilej, abyś już odtąd nie grzeszył. Naprawdę jest to dla mnie rzecz ważniejsza od tej mojej szkółki z rumki. I ważniejsza od wszystkiego, nawet od poznania Chrystusa, żebym ja przestał wreszcie grzeszyć. I ostatnia już rzecz, nie niecierpliwcie się Państwo, która jest najbardziej istotna wraz z tym odpuszczeniem grzechu. Gdy już ci, którzy mieli kamienować, odeszli, a kto kamienuje mnie, Piotra Kurkiewicza, za moje świństwo najbardziej? Piotr Kurkiewicz. Więc gdy już przestanę w swoim sumieniu się gryźć, bo Jezus mnie od grzechu uwalnił, wtedy na placu życia pozostanie Jezus i ja, bo wtedy pozostał On i ta Pani, ta Panienka. I nikogo już nie było. A co to oznacza? Intymna, miłosna, oblubieńcza relacja, miłość, przyjaźń. I zauważcie Państwo, że w tej miłości, przecinek, przyjaźń, nie Jezus plasuje się w epicentrum, ale Jezus stawia ją, ciebie, w centrum placu. A to oznacza, że nie ty go, ale on ciebie bardziej kocha. I to nas, szanowni Państwo, powinno rajcować, w tłumaczeniu cieszyć. Dziękując za Waszą grzeczną uwagę, proszę Was o pół zdrowaśnie za moje dzieła tam na wschodzie, a także za życzliwą zgodą ojca proboszcza o jakiś grosik wsparcia, na który czekać będę.